Panie, panowie, Ania Mucha! Brawo! Brawo, brawo! To jest, słuchajcie, niepojęte. 20 lat minęło, odkąd się rozstaliśmy, a on mnie definiuje cały czas przez swoją byłą dziewczynę. To jest niepojęte. To jest po prostu seksizm. Seksizm, mój ulubiony temat. Wiem. Zobacz, kochanie, jaki długopis. Pomyślałem... I mówi do mnie, kochanie. Czy ktoś go update'ował i powiedział już, że mamy XXI wiek i już generalnie nie wypada, czy nie? 20 lat minęło, jak jeden dzień. Zobacz, pomyślałem, że jak ty przychodzisz, nawet długopis musi mieć pióra w dupie. Jak przychodzi mucha! Słuchaj, no, nie, czy jeszcze będziesz uprawiała prywatę, czy już możemy pogadać? Słuchaj... Cudowne. Zacznę od sprostowania, bo naprawdę serio postanowiłem przeczytać wszystko na twój temat. To nie jest łatwe, tak? Ale wiesz, że w Wikipedii jest napisane polska aktorka niezawodowa. No żeż k***a mać, no. Jest niebywałe, słuchajcie, to jest naprawdę, że ja byłam przekonana, że Kuba zada pytanie, czy ty na pewno jesteś aktorką? Dlaczego tak jest napisane? Ale już dawno ustaliliśmy, że zawód aktora ustanawia jego praktyka aktorska. Tak, mówisz, to aktor teatralny, wieloletni. Mało tego, widziałam cię na scenie. Czy ty mnie widziałeś kiedykolwiek na scenie? Ty byłaś na mnie, ja na tobie nigdy. Bak, 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 bak. Myszko, ciężko... Jezus, ciebie za chwilę naprawdę ściągną z anteny. Nie dlatego po prostu, że nie jesteś, nie wiem, rozrywkowy, albo już dlatego, że ludzie cię nie kochają, tylko dlatego, że Kuba, nie wypada już. Ale co, nie wypada mówić myszko do kogoś? Też. Ja nawet do policjantów mówię myszko. Co tak późno? Aspirant myszko. Dobrze, no to chcesz trudniejsze pytania? Dajesz. Czy to prawda, że ty chodzisz już w kategorii MILF? Oczywiście. Nie wiem, co jest gorsze, rozumiesz? Czy twoje pytania, czy tamten rechot? Naprawdę. To akurat moja rodzina, więc wiesz. No tak. Sami swoi. Poczekaj, co? MILF, to jest mamuśka. To jest komplement. To jest dowód na to, że... Ale ja się absolutnie... Polejesz mi, poproszę. Ja się absolutnie tego nie wyrzekam i nie twierdzę, że tak nie jest. No i to jest w ogóle cudowne, że... Bo ja już wiem, kto będzie twoim kolejnym gościem. No. To jest dopiero młodzież, ale nie ósmy. To jest dopiero po prostu sparowanie nas. Znaczy z nas. Ja mógłbym być jej dziadkiem. Wiem. Nie musisz tak szybko się zgadzać.